Siemanko, siemanko, to ja, wasz ulubiony wampir, a wy jesteście na moim kanale Recash Economy Games, na którym mówimy, w jaki sposób zarabiać na grach opartych o technologię blockchain, kryptowaluty i NFT. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to nie ma na co zwlekać. Dajcie suba, dajcie dzwonek, byście nie przegapili kolejnych NFT newsów oraz wszelkich poradników. A w dzisiejszych NFT newsach spojrzymy na nasze tokeny, zobaczymy, co tam się dzieje. Bitcoin idzie do góry, sprawdzimy, jak to oddziałuje na nasze tokeny. Na pewno znowu spojrzymy, co się dzieje w Farsight i Star Atlas. Myślę, że to będzie taki tydzień przewodni, jeżeli chodzi o te gry, bo sporo się tam dzieje. Też pokażę Wam z niektórymi tokenami, co można tutaj robić. Było takie pytanie w komentarzu, więc spojrzymy tutaj na dwie gry i jak tutaj sobie radzić z tymi tokenami. Więc już nie przedłużając, lecimy z tym koksem. Na samym początku tradycyjnie spoglądamy sobie, co tutaj się dzieje w naszej kryptoekipie. Kto jeszcze nie widział filmu o nowych wydarzeniach w Star Atlas i Farsight, serdecznie zapraszam na wczorajszy film. Zostawcie tradycyjnie komentarz i oglądajcie od deski do deski. Tutaj pamiętajcie, że naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie. Zrzućcie sobie do kalendarza godzina 21. Live tutaj z gośćmi za Ari 10. No i już te wydarzenia kolejne to widzę, że troszeczkę nam się powtarzają. No to lecimy do naszych tokenów. Jeżeli chodzi o największą strzałę do góry, no to mamy na Drake Ballu. Ja jestem ciekawy, czy chłopaki jeszcze grają tutaj w tą grę i czy są zadowoleni. Ja jestem zadowolony, bo tak jak Wam mówiłem, Project Quantum skoczył dużo, dużo, dużo do góry. Ja bardzo fajnie się doładowałem. I przypominam Wam, że ja traktuję ten projekt jako na mocnego longa. Ewentualnie, jeżeli widzę, że gdzieś tam Bitcoin spada, to po prostu staram się kręcić w tym wypadku kółeczka. Przypominam, że to jest gem, więc on może czasami poza Bitcoinem rosnąć z uwagi na jakieś informacje, na jakieś wydarzenie, jeżeli będą ogłaszać, że w danym terminie coś ważnego się wydarzy dla tego projektu. Natomiast w większości wypadków będzie się zachowywać tak jak Bitcoin i to z dużo większą siłą, więc jak Bitcoin trochę poleci, no to dosyć mocniej, ale w mojej opinii w przeciągu bardzo długiego czasu tutaj myślę, że będziemy wygrani. Bardzo mnie cieszy, że tutaj nasze buni rośnie, też bardzo fajnie w ciągu 24 godzin 22%. Mam nadzieję, że się doładowaliście. Ja, jeżeli chodzi o Polis, ten token na razie nie nabywałem. Dosyć wysokie ceny, jak dla mnie. Natomiast mam tutaj token Atlas i ja naprawdę nisko już udało mi się kupić. Pewnie gdzieś tam w okolicach miałem pozycję ustaloną 8 centów, więc już jestem zadowolony. Już gdzieś tam jakieś 50%, jak dla mnie, do góry. SLP do przodu, tutaj widzimy TKB, to token też idzie do góry, natomiast jeszcze bardzo mocno, na bardzo mocnych spadkach. No i skoro to tak wszystko rośnie fajnie, to też coś musi zazwyczaj spadać. CYT, co mnie mocno martwi, że tutaj no, na trendzie bardzo mocno spadkowym, natomiast chyba pojawiają się tutaj zrzuty tokenu. Step Hero, już też wcześniej ten token poniżej dolara już widziałem, także to takie najmocniejsze. Resztę to można powiedzieć, że na ten moment to tam jakieś niewielkie korekty, więc sobie głowy nie ma czym tu zawracać. Jeżeli spojrzymy na nasze statystyki, ciekawe wydarzenia, to mamy tutaj, jeżeli chodzi o topowe 10 takich kolekcji na Solanie. Wiem, że tutaj ode mnie chłopaki się wkręcili, jakieś kupowanie jaszczurek, pingwinów i innych takich rzeczy, także można tutaj sobie zobaczyć, jak to wygląda. W mojej opinii, jeżeli
nie będzie jakichś normalnych zainteresowań. To znaczy, jeżeli nie zainteresowań, tylko bardziej użyteczności, o to chodziło, no to takie projekty dla mnie nie mają sensu bycia. I dlatego jedynym takim projektem tutaj w tych wszystkich dla mnie to jest Aurory. Tutaj wiem, że tutaj wychodzi gra i że rzeczywiście ten projekt gdzieś będzie miał solidne fundamenty, natomiast w innych przypadkach no to są głównie jakaś sztuka, która wydaje mi się, że prędzej czy później no, może mocno gruchnąć o ziemię. Przeglądamy, jak to wyglądało w ciągu 10, wróć 7 dni, jeżeli chodzi o wzrosty na topowych projektach NFT. No i jak widzicie, AXS cały czas rośnie, a BPT mamy na wzrostach, Gildia Filipińska, zresztą do Gildii Filipińskiej zaraz tutaj sobie przejdziemy. No i informacje, jeżeli chodzi o Vulcan Forge, a wiem, że parę osób gdzieś tam wcześniej kupowało ten pyr, jest informacja, że jest listowany na Standex i w takim wypadku możecie tutaj partycypować w nagrodach wartych 80 tysięcy dolarów, także od 5 października do 12. Kto tylko gdzieś tam ma pyr, także można to tutaj wszystko sobie przejrzeć, podejrzeć i warto skorzystać. Lecimy dalej. Macie informacje odnośnie FTX, że tutaj zawiązuje się współpraca właśnie z tą grą Aurory. I tutaj widzicie, że tak jak poprzednio, jeżeli chodzi o Star Atlas, to też się pojawiały skórki na statkach. Tak samo tutaj będzie można tam jakąś postać prawdopodobnie gdzieś tam wydropić czy wygrać, która będzie miała i logo TSM i FTX. Także jak widzicie, nawet nie tylko Binance robi swoje NFT-ki, natomiast inne giełdy też również chcą wchodzić. FTX to już jest dla nich kolejny projekt na Solanie, który gdzieś tam wspierają i wspólnie współpracują, widzą ten ogromny potencjał. No i mi się wydaje, że tutaj też rzeczywiście ta giełda ma nosa do tych projektów. A tak jak Wam powiedziałem, odnośnie The Far Side i Star Atlas, no to w tym tygodniu będzie sporo rzeczy się takich ukazywało. No i macie informację, że tutaj jakby nie będzie odgórnie jakby narzucana, w jaki sposób eksploatować daną planetę. Każdy będzie miał z podróżników równą możliwość dokonania takiej eksploatacji i wszystko ma się zacząć od 28 października. Także no ja już z niecierpliwością czekam na ten termin. No i zobaczymy, jak to wszystko ruszy, jeżeli chodzi o Farsight. Natomiast mamy też dosyć mocną informację, znaczy mocną, to dało się przewidzieć, tak, bo to już Guild gdzieś tam dawała oznaki, że gdzieś w tym kierunku Star Atlas będzie zmierzać. No i tutaj jest już oficjalna współpraca, 1 milion dolarów wydane na różne asety, jeżeli chodzi o grę Star Atlas. Także myślę, że to będzie jedna z silniejszych gildii, która się będzie w tym metaversie poruszała, co było to do przewidzenia. Zobaczymy, czy gdzieś tam w innych również grach oni się będą poruszać. Zobaczymy, czy jak to będzie na przykład w Embersoul. Jeżeli chodzi o Three Kingdoms, w końcu jest możliwość walka z bossami. Ja na razie jakoś nie mogę się zalogować do tej walki. Jeżeli tylko mi się uda, to pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Natomiast już osoby,
jak widzicie, czterokrotnie, pięciokrotnie można zwiększyć swój profit, także zachęcam do tych walk. Ja w zwykłej walce już po levelowaniu postaci dosyć miałem bardzo przyzwoite wyniki, bo około 95 TKB mi uzbierało, więc jestem ciekawy, czy rzeczywiście pięciokrotnie zwiększę swój potencjał. Jeżeli tak, no to bez nawet mrugnięcia okiem kupuję jakąś lepszą postać, żeby tutaj się gdzieś tam na lepszym poziomie tłuc. No i tak, jeszcze dodatkowo pytaliście mnie, co zrobić z tokenami Step Hero. To oczywiście są farmy, które pozwalają właśnie na Step Hero dropić bohaterów. No i wystarczy wrzucić i po prostu będziecie mieli naliczenia, ile tutaj można gdzieś tam tego wydropić. Natomiast pytaliście się też mnie o tokeny Atlas. Ja tutaj sobie stakuję w parze do Ray. Dzięki temu i wydobywam Ray, i wydobywam Atlas. Natomiast jeżeli chodzi o moje zakupy, to one były takie, można powiedzieć, minimalne. Jeżeli chodzi o obecne APR-y, to nadal polecam. Uważam, że to jest naprawdę przyzwoita 135%. To nadal może nie ma szału jak na kryptowaluty, natomiast jest nadal przyzwoite, tym bardziej, że kopiecie i Ray, i Atlas, więc jeżeli ktoś z Was zakupił na spadkach odpowiednią liczbę tokenów Atlas lub Polis, bo być może też są takie osoby, to warto gdzieś tutaj dorzucić. Ewentualnie zaraz zobaczymy. Możecie bardziej bezpieczniej wrzucić Atlas do USDC i wtedy kopiecie sobie sam token Atlas. To też nie jest głupie rozwiązanie, jeżeli chodzi o tutaj. Natomiast, no tak jak mówię, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tym bardziej, jeżeli ktoś miał dużo tokenów Atlas i Ray, to pewnie sobie sporo mógł nakopać. Ja mówię, ja jakimś tam śmiesznym wkładem. Natomiast no, to jest wkład, który, że tak powiem, na obecnym poziomie jestem w stanie gdzieś wrzucić, zainwestować. No i pamiętajcie, że ja swój budżet też jakoś buduję. Gdzieś tam jestem na rynku gamingowym, jeżeli chodzi o blockchain, od jakiegoś 1,5 roku, może powiedzmy tam niecałe 2 lata. Przemykam, więc dopiero niektórych mechanizmów związanych z samymi kryptowalutami to też po części się uczę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, to by było na wszystko. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dajcie komentarz z hashtagiem RC Games. Jeżeli macie jakieś pytania, to również tutaj pytajcie. Pamiętajcie, że informacje do wszelkich mediów społecznościowych, czyli do mojego Twittera, do naszej grupy NFT Polska, do naszego Discorda, również macie tutaj do znalezienia. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, większe pytania, możecie na tych mediach społecznościowych mnie zahaczyć, ewentualnie napisać mi na mailach. Staram się na wszystkie maile prędzej czy później odpowiedzieć. Także życzę miłego dzionka, trzymajcie się, na razie.